jest napisane, że Jezus przywołał 12 uczniów swoich i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali. On w ogóle nie wkładał swoim uczniom do głowy mentalności przetrwania w środowisku demonicznym. On w ogóle tego ich nie uczył. On nie mówił do nich, że musicie żyć z demonami. Musicie je tolerować, bo to jest normalna sprawa, że one są. Nie. On dał im moc nad demonami, aby je wyganiali, a nie żeby się z nimi dogadywali. Ja dzisiaj patrzę na wielu chrześcijan, to mam wrażenie, że oni się dogadują z demonami. Uczą się, jak przetrwać w środowisku demonicznym. Ratują się w różny sposób. Ale Bóg dał nam władzę nad każdą demoniczną siłą. My nie musimy, przyjaciele, bez przerwy być w stanie takiej walki o przetrwanie. Jeżeli walczysz o przetrwanie, w twoim życiu jest taki stan. Ja nie mówię, że on jest codziennie, ale jak zrobisz sobie taki rekonesans i zobaczysz, że rzeczywiście ten stan ciągle się pojawia. Ciągle przychodzi. Ja muszę walczyć o przetrwanie. W takiej dziedzinie, w takiej. Kurczę, ciągle to mam. To musisz usiąść sobie spokojnie i powiedzieć, zaraz, Jezus, to nie jest miejsce, w którym ty mnie postawiłeś. Przecież ja nie jestem tutaj po to, żeby się z nimi przepychać. Żeby się przepychać z demonami. Rozumiesz? To nie po to tu jesteś. Tylko to trzeba bardzo poważnie do tego podejść. On powiedział do nich, daję wam moc nad duchami nieczystymi, abyście je wyganiali. I uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. On im dał do tego pełnomocnictwo. Ja wam coś powiem. Jak w moim życiu się pojawia coś, co jest... Ja mam taką, nie wiem jak wam tam powiedzieć, taką granicę mam. Mojego życia, taką granicę. I jak tam coś zabiera mi... zaczyna mi teren zabierać, znaczy zbliża się do tego terenu. Rozumiecie, o czym mówię? To ja wiem, że to jest moment, w którym to coś musi już zacząć kapitulować. To jest niemożliwe, żeby to weszło do mnie. To jest niemożliwe, żeby to przyszło, rozsiadło się. Przyszło coś i mnie ciśnie. Ciśnie mnie dzień. Ciśnie mnie drugi, to mnie przygniata. Czuję się taki w ogóle coraz mniejszy. Rozumiesz? To znaczy, że coś granicę przeszło jakąś. Ale przecież ja mam moc nad tym czymś. To coś, jak się tylko zbliża, to ja jestem w stanie nakazać temu czemuś, żeby to odeszło. Tylko coś wam powiem. Diabeł, on jest kłamcą i on straszy ludzi. On straszy. On straszy ludzi. Robi wiele szumu. On straszy. Mówi, to jest straszne. Nie, to nie jest straszne. Ludzie, zostaliśmy powołani przez Boga, żeby szerzyć Królestwo Boże. My mamy tak potężne wyposażenie, że nieużywanie tego wyposażenia do swojego życia to jest w ogóle herezja. To tej broni się do swojego życia najpierw używa. Zobaczcie, Izajasz mówi w ten sposób. K-
Któż to przychodzi z Edomu i z Bosry w czerwonych szatach? Wspaniały on w swoim odzieniu, dumnie kroczy w pełni swojej siły. To ja, który wykonuję sprawiedliwe wyroki. Ja mam moc, aby wybawić. I to jest wzór, który jest w twoim i moim duchu. Dumni, z wysoko podniesionymi głowami. Rozumiecie? Domagający się szacunku w duchowej rzeczywistości. Rozumiecie, co ja powiedziałem? Szacunku w duchowej rzeczywistości. Szacunku w duchowej rzeczywistości. My wśród ludzi mamy być przyjazni, ale nie dlatego, żeby osiągnąć jakiś inny cel niż to, żeby przyciągnąć człowieka do siebie. Jesteśmy przyjazni, żeby przyciągnąć człowieka do siebie, ale w duchowej rzeczywistości my jesteśmy straszni. Rozumiecie, co ja mówię? Agata ostatnio wygłaszała poselstwo pod tytułem Samarytanin. Jest pewien kierunek duchowy dzisiaj. Kilka dni temu włączyliśmy sobie, chcieliśmy coś obejrzeć wieczorem, wyskoczyło mi od razu najnowszy film Sylwestra Stallone pod tytułem Samarytanin. Rozumiecie? Z 22 roku. I na dzień dobry, jak to Sylwester Stallone w ogóle wieża i napis Jezus cię zbawił. Rozumiecie? Im bliżej Stallone nieba, tym w jego filmach jest więcej przekazów. Ale obejrzyjcie Samarytanina. Zobaczcie, kim jest Samarytanin. Samarytanin. On w pewnym momencie staje i mówi, jestem straszny. Mówicie, że jestem dobry? Jestem straszny, bo są wrogowie jego. Jestem straszny. Jesteś straszny w duchu. Musisz podchodzić do demonicznych sił jako pan i władca. Do ludzi podchodź jako lekarz. A do demonicznych sił jako pan i władca. Nie pomyl się. Nie podchodź do diabła ze zwieszoną głową. Nie mów, wytrzymam, jeszcze wytrzymam. Nie będę wytrzymywał. Dzisiaj ci urwę łeb. Dzisiaj ci urwę łeb. A potem znowu założę swój kaptur i wyjdę do ludzi jako pokorny sługa. Umyję moje ręce z twojej czarnej krwi, diable. I pójdę do ludzi, żeby im pomagać. Jak się będziesz teraz modlił, powiedz, Boże, ani jednego dnia dłużej nie będę wytrzymywał w jakiejkolwiek formie opresji. Powiedz potem do diabła, diable, od dzisiejszego dnia nie zbliżysz się do żadnej mojej granicy. Do żadnej mojej granicy. Rozumiecie? Do żadnej mojej granicy. Nie zbliżysz się. Musisz to z siebie uwolnić. Jesteś wielki i straszny w duchu, bo taki jest Bóg. Rozumiesz? Zobacz to. Tak uwielbiaj Boga. Nie swoją słabością. Z pokorą do człowieka. Do diabła z nienawiścią. Do problemów z nienawiścią. Haparalada wakata seke jerelere abasenala. Halleluja! Ojcze, wywyższamy Cię! Halleluja! Holy glory, Lare Prince! Halleluja! Artur. Czcimy Ciebie! Święty Boże nasz! Czcimy Ciebie! Jezus to rozumiał! Jezus to rozumiał! Uwielbienia w mym duchu nowa nuta gra. Uwielbiamy Ciebie! Czuję ja, mój duch rozpala me ciało. I raz, i dwa, i trzy podnoszą z mego ducha krzy. Uwielbiamy Cię, Święty Duchu! Wdzięczna za życia dar rozpalam me serce. Jeszcze raz, uwielbienia czas! Uwielbienia czas w mym duchu nowa
zanuta gra. Jesteś w nowym duchu świętym. Czuję ja, mój duch, rozpalamy ciało. Nowym duchu świętym. I raz, i dwa, i trzy, podnoszę z mego ducha krzyk. Wdzięczna za życia dar, rozpalamy serce. Tyś mi jest sam, mocny w serce strzał. Prawda słowa mnie przeszyła, uderzyła w kław. Tyś mi Jezus dał, moc i siłę mam. Prawda słowa wykorzenia i wypleniam. Twojej duszy szlam. Uwielbienia czas, niebiański nurt porywa nas. Przez Jezusa krew wyrwa nic nie mocy. I raz, i dwa, i trzy, podnoszę swego ducha krzyk. Wdzięczna za życia dar, poświęcam me życie. Jeszcze raz. Uwielbienia czas, niebiański nurt porywa nas. Halleluja. Przez Jezusa krew wyrwa nic nie mocy. I raz, i dwa, i trzy, podnoszę swego ducha krzyk. Wdzięczna za życia dar, poświęcam me życie. Byś mi Jezus dał, mocny w serce strzał. Prawda słowa mnie przeszyła, uderzyła w kłam. Byś mi Jezus dał, moc i siłę mam. Prawda słowa wykorzenia mi wyplenia z mojej duszy. Uwielbienia czas, w mym duchu nowa nuta gra. Czuję jak mój duch rozpala me ciało. I raz, i dwa, podnoszę z mego ducha krzyk. Wdzięczna za życia dar, rozpala me serce. Byś mi Jezus dał, mocny w serce strzał. Prawda słowa mnie przeszyła, uderzyła w kłam. Byś mi Jezus dał, moc i siłę mam. Prawdą słowa wykorzenia mi wyplenia, swojej duszy szlam. Uwielbienia czas, niebiański nurt porywa nas. Przez Jezusa krew wyrywa nic nie mocy. I raz, dwa, trzy, podnoszę swego ducha krzyk. Wdzięczna za życia dar, poświęcam me życie. Tyś mi Jezus dał, mocny w serce strzał. Prawda słowa mnie przeszyła, uderzyła w kłam. Tyś mi Jezus dał, moc i siłę ma. Prawdą słowa wykorzenia mi wyplenia z mojej duszy szlak. Tyś mi Jezus dał, mocny w serce strzał. Prawda słowa mnie przeszyła, uderzyła w kłam. Tyś mi Jezus dał, moc i siłę ma. Uwielbienia czas, mym duchu nowa nuta gra. Czuję jak mój duch rozpala me ciało. I raz. Wdzięczna za życia dar, rozpalamy serce. Tyś mi Jezus dał, mocny w serce strzał.
słowa nie przeżyła, uderzyła w chłam. Iż mi Jezus dał moc i siłę mam. Prawo słowa wykorzenia i drgnienia. Iż mi Jezus dał mocny w serce strzał. Prawda słowa mnie przeszyła. Na to słowa wykorzenia i wydlenia z mojej duszy sam. Dziś mi Jezus dał mocny w serce strzał. Prawda słowa mnie przeżyła, uderzyła w kłam. Słowa wykorzenia mi wyplenia z mojej duszy sam. Dziś mi Jezus dał mocny w serce strzał. Prawda słowa mnie przeżyła, uderzyła w kłam. Dziś mi Jezus dał moc i siłę mam. Prawda słowa wykorzenia mi wyplenia. Wykorzenia i wyplenia.
mojej duszy sam. Halleluja. Słuchajcie, Jacek, Jacek. Te słowa, które powiedział Artur na początku, je trzeba wziąć na poważnie. W każdej sytuacji, jeśli jesteś tutaj teraz i czujesz się związany, z jednej strony chcesz uwielbiać, ale z drugiej strony coś cię blokuje i nie jesteś w stanie urwać temu sam głowy, wyjdź tu teraz na środek. Amen. Wyjdź tu teraz na środek. Nie pozwól, żeby cokolwiek cię blokowało. Amen. W uwielbieniu Pana, cokolwiek, jakakolwiek myśl. Mogę, nie mogę, wypada, nie wypada. Lewa noga kontroluje prawa. Olej to! To diabeł, śmieć, złamany, pokonany. Jesteś wolny do tego, żeby wielbić, zanurzyć się w tym i płynąć w tym. Wychodź, wychodź, nie pozwól, żeby cię teraz zatrzymał. Uwierz w te słowa, uwierz w te słowa, masz moc nad diabłem. Masz moc nad powściągliwością, którą ci próbuję pokazać. Masz nad tym władzę, możesz urwać temu łeb, możesz jemu urwać łeb. Wyjdź teraz! Halleluja! Diabeł uderzył w ochronę wielu z was. Wielu z was zaczęło intelektualnie ratować się. Intelektualnie. Czy wiecie, że gdyby Jezus Chrystus zaczął intelektualizować to, co Bóg Ojciec postanowił z Nim zrobić, to resztę swojego życia spędziłby na kozetce terapeutycznej. To samo zrobiłby Hiob. Ale oni nie patrzyli swoim intelektem. Oni wierzyli w Słowo. Wierzyli w Słowo. Szakatara lawaganasa. Intelekt cię nie uratuje. On jest narzędziem, ale nie ratownikiem. Szawakata jara lata kaserelere manasa. Diabeł uderzył w ochronę. Aleluja. Przed księciem zła. Aleluja. Prawda daje nam tę moc. Musisz wierzyć. Prawda daje nam tę moc. Kolan nie ugniemy. Szabak, Bóg cię tego kieruje. Przed księciem Bóg cię kieruje zła. Do tego. Prawda daje nam tę moc. Prawda daje nam tę moc. Tak jak paznokcie chronią ugniemy. Palce przed tym, aby nie były miękkie. Abyś mógł prawidłowo chwytać, abyś mógł prawidłowo stawać. Tak wiara jest ochroną dla twojego umysłu. Szawakata la 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 la. Przestań intelektualizować. Szawakata ja ra la da ra la pana se. Ra la kana se katera ra. Powiedz Boże, ty dałeś mi umysł, ale to jest narzędzie. To nie ja. Ja nie jestem umysłem. Ja nie jestem umysłem. Ja jestem duchem. Jestem duchem. Akato konolo gleraj. Nebeketeke jerele praj. Zdeneklo. Ja teraz uwalniam Bożą moc. Umysłu. Ja powstaję w wierze. Moje duchowe paznokcie na moich duchowych stopach odrastają. Są mocne i silne. Laka taka jara, lata kateke jedyne fej. Halleluja. Halleluja. Szona katile lara la padre lecide. Halleluja. Halleluja. Prawda daje nam tę moc. Módl się. Kolan nie ugniemy. Przed księciem zła. Halleluja. Prawda daje nam tę moc. Ten świat nie ratuje twojej głowy. Prawda daje nam tę moc. Kolan nie ugniemy. Hela. Mela saka tirelera padre lekie delele silas. Prawda daje nam tę moc. Proklamuj do swoich duchowych stóp. Mów, Panie Boże, moje duchowe stopy są silne. Moje duchowe paznokcie chronią moje palce. Halleluja! Halleluja!
Alleluja! Alleluja! Bo ja panuję nad moim umysłem w Duchu Świętym. A nie umysł nade mną. Prawda daje nam tę moc. Alleluja! Prawda daje nam tę moc. Makłasza nira, barira, rasira, la rady. Leola saka tire, lere, barira, rasira. Czuję jak mój duch rozpala me ciało. Patrz w duchu, patrz w duchu. I raz, i dwa, i trzy, podnoszę swego ducha, czy nie przez analizę, nie dziś. Rozpalam me serce. Nie dziś. Tyś mi Jezus dał mocny w serce strzał. Melo, lore, lary, lary, raz, nie raz. Prawda słowa nie przeszyła, uderzyła kła. Tyś mi Jezus dał moc i siłę ma. Prawdą słowa mi korzenia i wyplenia z mojej duszy dla uwielbienia czas niebiański nurt porywa nas. Przez Jezusa krew wyrwani z niemocy. I raz, i dwa, i trzy podnoszę swego ducha się. Wdzięczna za życia dar, poświęcam życie. Tyś mi Jezus dał, nocny w serce spał. Prawda słowa mnie przeszyła, uderzyła kła. Tyś mi Jezus dał, moc i siłę mam. Prawda słowa mi korzenia i wyklenia z mojej duszy szlam. Tyś mi Jezus dał mocny w serce strzał. Prawda słowa mnie przeszyła, uderzyła w czas. Tyś mi Jezus dał moc i siłę mam. Człowieka w kościele i zachowane. Będzie wychodziła, noga odkryte do wrodzonego strzału. Artur. Alleluja. Alleluja. Me to jest cicadela, rela, rekedere, plider, dekedere, lari, dekedere, plider, cicadere, plider, cicadere. Alleluja. Alleluja. Kolan nie ugniemy przed księciem zła. Prawda daje nam tę moc, prawda daje nam tę moc. Kolan nie ugniemy przed księciem zła. Prawda daje nam tę moc, prawda daje nam tę moc. Kolan nie ugniemy przed księciem zła. Daje nam tę moc, kolan nie ugniemy przed księciem zła. Prawda daje nam tę moc, prawda daje nam tę moc, kolan nie ugniemy przed księciem zła. Prawda daje nam tę moc, prawda daje nam tę moc. Kula nie ugniemy przed księciem zła. Prawda daje nam tę moc, prawda daje nam tę moc. Kula nie ugniemy przed księciem zła. Prawda daje nam tę moc. Księciem zła. Diabeł chce, żebyśmy byli skupieni na tym, co jest ludzkie. To jest czas, o którym mówi Pismo Święte.
to czas 666. Dzisiaj człowiek jest podniesiony do najwyższej rangi. To, co myśli, to, co czuje, to, co przeżywa i jest takie wielkie, jest dzisiaj większe niż głos Boga. Taki jest czas antychrystohumanista. Taki jest czas dzisiaj skupiania się na tym, co odczuwamy, na tym, co atakuje nas. Habadara. Nie tak było kiedyś. Nie tak było za dni dawnych. Nie tak było. Rozumiecie? To nie było to. Bóg jest tym, który ustawił nas ponad systemem tego świata. Amen. Bóg nas ustawił ponad tym, co jest w nas zepsutego. Ponad naszymi emocjami i myślami Bóg nas ustawił. My jesteśmy ustawieni nad tym. Ustawieni, ustawieni. Z tym się nie dyskutuje. Rozumiecie? Nie dyskutujesz z tym. Kiedy podchodzisz do demonów, które są na tym świecie, one natychmiast mówią ci, jak się czujesz. Mówią, zobacz, jak się czujesz. Zobacz, jak masz. Spójrz na siebie. Ale ty nie jesteś spod liczby 666. Ty jesteś inny. Ty jesteś batalion numer jeden. Ty jesteś 777. Ty jesteś nowa ranga, nowe towarzystwo, nowe środowisko. Shavakatara, laravakatera, prime. I jesteś człowiekiem wiary, nie człowiekiem, który myśli emocjami. Halleluja! To twoja ziemia! Twoja ziemia! Z gardą krowie do drzwi. Halleluja! Patrzy okiem cyklopa. Erać gromi i drwi. Mój jestem kawałek podłogi. Mówi mi, co mam zrobić. Słyszysz go? Mój jestem kawałek podłogi. To twoja ziemia. Mówi mi, co mam z tym zrobić. Kłamstwa już połamałem. Nowy ład zrobić chcę. Diabłu pysk potrapałem. Płacę do przodu pnie i razem. Mój jestem kawałek podłogi. Halleluja! Bóg mówi mi, co mam z tym zrobić. Mój jestem kawałek podłogi. Dopinam pas. Z wiary test zaliczyłem. Halleluja! Jezus wraca już czas. I razem. Mój jestem kawałek podłogi. Bóg mówi mi, co mam z tym zrobić. Mój jestem kawałek podłogi. Do siebie należy twoje życie. Znowu ktoś mnie pogłusza. Nie pozwól się pouczać diabłu. Zgadą zrobię do drzwi. Nie pozwól się wystraszyć. Patrzy okiem cyklopa. Radzi krowi i drwi. Mój jestem kawałek podłogi. Halleluja! Mój Bóg mówi mi, co mam z nim zrobić. Jestem kawałek podłogi. Mój Bóg mówi mi, co mam z nim zrobić. Odważnie! Kłamstwa już połamałem. Szabakaterypa! Nowy ład robić chcę. Diabłu pysk podrapałem. Własne do przodu mknę. Jestem kawałek podłogi. Halleluja! Bóg mówi mi, co mam z nim zrobić. Mój
drogi. Bóg mówi mi, co mam z nim zrobić. Wielkie dzieło skończyłem. Halleluja. Prawdy dopinam pas. Z wiary test zaliczyłem. Jezus wraca już czas. Mój jest ten kawałek podłogi. Mój Bóg mówi mi, co mam z nim zrobić. Mój jest ten kawałek podłogi. Zostanie zlikwidowana. To proch. Mentalność tego świata to proch. To proch. Jedyny święty doradca to twój odrodzony duch i Bóg, który w nim mieszka. Mówi mi, co mam. Wszystko inne jest częściowe. Jest ten kawałek podłogi. Spójrz teraz swojego ducha. Bóg mówi mi, co mam z nim zrobić. Zadaj pytanie. Co mam zrobić w tej sprawie? Jest ten kawałek podłogi. Gdzie mam się udać? Jak zadziałać? Bóg, posłuchaj wewnętrznego głosu. Co mam z nim zrobić? Odważ się go posłuchać. Odważ się. Jestem kawałek. Jeżeli jest głucha cisza, to powiedz: duchu niemy i głuchy, wyrzucam cię w imieniu Jezusa. Co mam z nim zrobić? Związuję cię, duchu niemy i głuchy. Odchodzisz teraz od mojego umysłu. Jestem kawałek. Albowiem Pan mówi wyraźnie. Habata wakata karara padre lehenerede. Słuchaj. Mówi mi, co mam z nim zrobić. Eloila ala hakimara la habase. Eloila hakide mera habita katere kodore. Realità di te diga mamma mi core le re padre le cade le sica. Etreo. 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 Mi fa viva mamma 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 mamma. Jestem kawałek podłogi. El bajo quina menetero, locro, di che deve pensare. E tra le delle credere di che lo avrà. E la Dio se chi te retrate, di che deve pensare. E la hapa pa mia, ma se chi te le colore, che deve pensare. E lo è la fata repreda. Jestem kawałek podłogi. E treo, treo, la lamene, o te tio, taba. Alleluia. Show. Co mam z nim zrobić? Lele kady mery lary lekkie dene padre kiedy nie decyduje. Halleluja! Jest ten kawałek podłogi. Szawa kiedy nele rekene kene kene lere lere kiedy nie padre. E loro loro kadere prede kiedy bere kiedy bere kiedy bere kiedy bere decyduje. Co mam z nim zrobić? Szalina bala karala kana bere decyduje. Mój
jest ten kawałek podłogi. Bóg mówi mi, co mam z nim zrobić. Kochani, czy zgubiliście fanatyzm dla Jezusa? Nie mamy być sympatykami, mamy być fanatykami. Amen. Abyśmy zrealizowali cele zespołu, potrzeba, abyśmy byli fanatykami, a nie sympatykami. Kto z was porzucił fanatyzm na poczet tego, że stał się sympatykiem Kościoła i Jezusa? To za mało. Trzeba być fanatykiem. Amen. Trzeba być fanatykiem, aby zrealizować cele. Potrzebujemy być fanatykami. Wszyscy, wszyscy. Wzywam Twojego imienia, Jezus, nad każdym z Kościoła i zespołu. Kto zastygł, kto się ucywilizował, kto stał się normalny w oczach tego świata. Ojcze, ja modlę się o tych ludzi. Ojcze, w imieniu Jezusa. Ja przepraszam ich duszą, pierwotny fanatyzm. Ja teraz w imieniu Jezusa kieruję im wzrok. Na wyżynę, na której narodzili się. Szafaka taka, jarala, dawaka taka, jerele, dererefa. Ilo poto kole padre, aleluja. Ewo, ewo, siwa kadebine, kiedy lekkiedyś. Ela, 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 kiedyś ci, teos. Ela, pa, nie chce, kiedy leres. Powiedz, nie będę ucywilizowany według norm tego świata. Powiedz, Boże, zawsze będę dziki siłą nieba. Zawsze do końca tych dni będę udawał normalnego po to, żeby mógł podejść do ludzi. Ale w swoim duchu będę zawsze dziki na wzór nieba. Mawaka taka, jaralada, rereberesa. Nie będę z diabłem gadał na jego poziomie. Szabakiety, rereberese. Kiedyś na jednej modlitwie modliłem się w pewnej sprawie, a tu Święty powiedział do mnie tak: głosem niemowlęcym będziesz mówił do niego. I przez półtorej godziny mówiłem jak dziecko. Przez półtorej godziny zachowywałem się jak dziecko. Rozebrałem się do naga i chodziłem na czterech. I zachowywałem się jak dziecko. Przewracałem się o meble. Tak się zachowywałem. A kiedy się ubrałem i poustawiałem meble, diabeł był daleko. Bo Bóg powiedział, głosem niemowlęcym go pokonasz. Metoko, jorolono, gorela, padre. Ekada, bo do takich należy Królestwo Niebieskie. Teo sakataja, ralade, verene, padre. Raladea, semelore, lerahama. Neosika, medine, pitere, chore, padre. Halleluja! Uwielbiamy Cię! Rozbijamy, Ojcze, diabelskie chore ustawienia, podporządkowywania się normom tego świata. Ja to rozbijam w ludziach. Ja to rozbijam w ludziach. Rozbijam to w ludziach. La pasa paka taka, ja rala taka, tyryle. Rele, rele, rapa, rele, rele. Bóg dał Ci dary. Mówi mi, co mam z nim zrobić. Szaka, la, la. Jeśli kto prorokuje, niech prorokuje do siebie. Prorokuj do siebie. Prorokuj do siebie. Jeśli kto mówi w innych językach, niech wykłada. Wykładaj własne języki. Zobaczysz, co się stanie twoją duszą. Szabakata jara ladara na padrenes. Heolasika na syk. Zbawienie jest za darmo z łaski. Halleluja. Ale reszta naszego życia i to, jak będzie nam się powodziło, niestety jest warunkowe. Słowo Boże mówi, że żeby powodziło się Twojej drodze, to księga tego zakonu niech się nie oddala od Twoich ust. Aby być cennym naczyniem, trzeba porzucić to, co pospolite. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, jak schodziła w dół
drugi człowieka, który podążał z Jerozolimy, z miasta obietnic, do miasta Jerycha, do miasta ludzi, którzy utrudzeni są pracą własnych rąk. Jeśli nie przebudujesz priorytetów w swoim życiu, to nic się nie wydarzy. Przebuduj priorytety. Módl się, jeśli usnąłeś dla słowa, jeśli usnąłeś dla modlitwy, to wal dzisiaj w te rzeczy. I módl się tak, jakby dzisiaj miał się zakończyć świat. I jakbyś dzisiaj miał stanąć twarzą w twarz z Jezusem. Dzisiaj w taki sposób się o to módl. Grajcie. W taki sposób się o to módl dzisiaj. Szako to loroba saka la la basa. Wszelki intelektualizm. Ja przeklinam masę informacji. Stój, nic nie wypływa. Ja ojcze patrzę się teraz do każdego człowieka o miejsce decyzji. O to, aby ludzie byli przebudzeni dla słowa, dla modlitwy, dla poświęcenia. Le pridere glorie del Jesus. Kaśka, wskakuj na scenę. Alleluja. Mój jest ten kawałek podłogi. Mój Bóg mówi mi, co mam z nim zrobić. Oto Bóg zbawienia, a Jego napłata idzie z nim. Mój jest ten kawałek podłogi. Szczególny glorie. Jego zapłata mój, jest teraz. Mój, jest ten kawałek podłogi. Uwielbiamy Ciebie, mój, Jezus. Bóg mówi mi, co mam z nim zrobić. Mój, jest ten kawałek podłogi. Mój, Bóg. Alleluja. Mówi mi, co mam z nim zrobić. Prorokuj do ludzi, prorokuj na ulicy, prorokuj wielkim głosem. Mów do nich, co wydarza się teraz i co wydarzy się później. Prorokuj do ludzi, będą zatrzymywać się przy Tobie, będą czuwać Twoich proroków. Niektórzy będą na Ciebie pluć, przyjdą dzieci, będą Cię wyśmiewać, a Ty stój na ulicy i prorokuj do ludzi. Szafaka taka, jarala, darala. Mów do nich, jak wygląda dzisiejszy czas. Mów do nich, jaki jest ratunek dla nich. Marala, dawaka, takara. Niech Twój głos będzie słyszany na ulicy. Babaka, takara, blines. Alleluja! Uwielbiamy Ciebie, Święty Duchu. Mówi mi, co mam z nim zrobić. Szydek glory, lere, leka, lema, lede, czty. Jest ten kawałek podłogi. Alleluja! Jego nagrodą. Mój jest ten kawałek podłogi. Hallelujah. Hallelujah. Trzeba zacząć głosić na Górczeskiej w Warszawie. Co mam z nim zrobić? Na Górczeskiej ulicy w Warszawie. Wstawnicy niech się modlą i na ulicy Górczeskiej zacząć trzeba głosić Ewangelię. Trzeba rozpoznać, gdzie głosić i zacząć głosić na Górczeskiej ulicy. Uwielbiam Ciebie, Święty Duchu. Módlcie się.
Holy praise che nelere lere cade nere lare va che nere vestine del sis. Eva ma fa chi bella ma lere che ne prende che ne prende. Ty przyszedłeś jak stół potężnych wód. Alleluja. Twa obecność wniknęła w nas. Uwielbiam Cię. Wniosłeś święte Twe życie i prawdy moc. Napełniłeś tę ziemię chwałą. Ty przyszedłeś jak stół potężnych wód. Twa obecność wniknęła w nas. Wniosłeś święte Twe życie i prawdy moc. Napełniłeś tę ziemię chwałą swą. Święty, święty, święty. Agnieszka, święty, 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 uwielbiam Cię. Ty rzuciłeś na ziemię ogień swój. Odpowiadasz za wiarę ludzi Twych. Poddajemy swe dusze. Idziemy z Tobą dziś. Święty, święty, święty. Święty, święty Bóg, Panów Panów.
na scenie Kalema. Przenika ludzi w kościele teraz. Już w duchu twym. Niech namaszczenie, które było na Kalebie, przenika ludzi teraz. Ja modlę się teraz o namaszczenie Kalema, który przyszedł do Jozuego i powiedział wam 80 lat. I jeszcze dzisiaj mam tyle siły, że chcę, żebyś dał mi Hebron. On przyszedł do przywódcy po pracę. Powiedz, daj mi pracę w królestwie. Chcę więcej pracy w królestwie. Mam siłę od Ducha Świętego. Mama kataka, jada, laka, taka, rala, rapane. Jera, lapa, kataka, jera, rala, rapane. Niechere, heresi. Nero, loko, toko, 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 relacji. Napa, java, nire, nere, rapane, nasi. Święty, święty, a kocie jest robotnik zapłaty swoje. Robotnik zapłaty swoje. Rzeczywistość. Świat gonił za swoimi sprawami. Martwił się swoimi problemami. Wszystko w tle było tak, jak jest na świecie. Gonitwa za ratunkiem, za sukcesem, za zaopatrzeniem. Ludzie myśleli o swoich problemach, patrzyli, jak rozwiązać je. I był taki mały kwadracik. Stało tam krzesło i siedział tam Michał Korgol na tym krześle. I mówił tak. Dzisiaj to sobie zjem kotlecika. A może zjem sobie sałatkę. A może zjem sobie ciastko. I mówił tam o jedzeniu. Był beztroski. On sobie w tej pogoni za świat, tej pogoni w świecie siedział i sobie myślał, co on będzie jadł. Miał tak wielki wybór. Nie martwił się tym, co się martwi ten świat. Myślał, co mu smakuje. To była jego sprawa. Tym się troskał. Rozumiecie? Co tu wybrać? Kotlecika? Sałatkę? Ciasteczko? Każdy tak z nas powinien mieć. Nasze życie jest skoncentrowane wokół Bożego stołu. On powiedział, zastawię przed Tobą stół z wystałymi winami, tłustymi potrawami. Jedyne, co będziesz robił, to zastanawiać się, będziesz co jeść. Co sobie brać? To musi być w głowie. Rozumiecie? To jest standard Boży. Dlatego myśl w tych kategoriach. Nie pozwól sobie na co innego. Chciej pracy w królestwie. A będziesz się zastanawiał tylko nad tym, co jeść z Pańskiego stołu. Na co będziesz miał ochotę dziś. Myśl o tym w ten sposób. Szafaka tene, lere, lake, tene, bara, lake, tene, sa. Ebene, kodo, lo, kodino, no, to kida, ne, ta, karisa. Tenolo, rare, kene, na, teke, lere, kene, del, si. Uwielbiamy Ci, Święty Duchu. Eloi, la, katine, lere, kadiso, vagina, le, pate. Elohe, no, kodo, lo, rare, kene, del, si. Te, kati, tele, kidene, lare, kene, le, per, le. E toro, la, kida, del, si.
Pozdrawiamy Cię, Święty Duchu. Ty jesteś wielkim, dobrym Ojcem. Wielkim i dobrym Ojcem. Czcimy Ciebie. Ty, który obdarowałeś nas potęgą, większą niż piekło, większą niż świat. Przed potopem i pośród gwiazd, w niewierze horoskopom, co mamią nas. W otwartym nagle sercu, w cieniu codzienności, wśród wielu ludzkich znaków, w słońcu i we mgle, szuka Cię cierpliwie dzień po dniu. Staram się podążać Twoim śladem. Szukam Cię, szukam Cię. I pewny jestem już, że Ciebie, drogi Jezus, odnalazłem. Wśród siedmiu dni tygodnia, jednak ich tak, w tańczących deszczu kroplach, zawodu w zach, po lustrach obu stronach, w nowych wciąż marzeniach, w mych perłach i w koronach, w tym kim jestem dziś. Szukam Cię cierpliwie dzień po dniu, staram się podążać Twoim śladem. Szukam Cię, szukam Cię. I pewny jestem już, że Ciebie, drogi Jezus, odnalazłem. Szukam Cię, szukam Cię. Cierpliwy dzień po dniu, staram się podążać Twoim śladem. Szukam Cię. Jestem już, że Ciebie, drogi Jezus, odnalazłem. Na chwilę przed potopem i pośród gwiazd, w niewierze horoskopom, co mamią nas. W otwartym nagle sercu, w cieniu codzienności, wielu ludzkich znaków, w słońcu i we mgle, szukam Cię.
drogi Jezus odnalazłem. Wśród siedmiu dni tygodnia, jednak ich tak, w tańczących w deszczu kroplach, w zawodu łzach, po lustrach obu stronach, w nowych wciąż marzeniach, w mych perłach i w koronach, w tym kim jestem dziś. Szukam Cię cierpliwie dzień po dniu, staram się podążać Twoim śladem. Szukam Cię i pewny jestem już, znikanie drobność życia, że Ciebie drogi Jezus odnalazłem. Szukam Cię, szukam Cię cierpliwie dzień po dniu. Jeśli miałeś z tym staram się podążać, uwielbiaj za to Boga, że Twoje żyły są drożne. Wszystkie żyły masz drożne. Ogłaszaj to, powiedz, dziękuję Ci Boże, że nie mam żadnych zatorów w żyłach, w całym ciele. Cierpliwie dzień po dniu. Alleluja. Staram się podążać Twoim śladem. Uwielbiam Cię. Szukam Cię, szukam Cię i pewny jestem już, że Ciebie drogi Jezus odnalazłem. Szukam Cię, szukam Cię cierpliwie dzień po dniu. Uwielbiam Cię, Święty Duchu. Staram się podążać Twoim śladem. Szukam Cię i pewny jestem już, że Ciebie drogi Jezus odnalazłem. Szukam Cię, szukam Cię cierpliwie dzień po dniu. Szukam Cię, szukam Cię i pewny jestem już, że Ciebie drogi Jezus odnalazłem. Szukam Cię cierpliwie dzień po dniu, staram się podążać Twoim śladem. Szukam Cię i pewny jestem już, że Ciebie drogi Jezus odnalazłem. Szukam Cię cierpliwie dzień po dniu, staram się podążać Twoim śladem. Szukam Cię i pewny jestem już, że Ciebie szukam Cię, szukam Cię cierpliwie dzień po dniu, staram się podążać Twoim śladem. Szukam Cię, szukam Cię pewny jestem już, że Ciebie drogi Jezus odnalazłem. Szukam Cię, szukam Cię cierpliwie dzień po dniu, staram się podążać Twoim śladem. Szukam Cię i pewny jestem już, Ciebie drogi Jezus odnalazłem. Tak jak Ciebie szukam Cię cierpliwie dzień po dniu, staram się podążać. Szukam Cię, thank you.
Cię, szukam Cię cierpliwie dzień po dniu. Staram się podążać Twoim śladem. Szukam Cię i pewny jestem już, że Ciebie, drogi Jezus, odnalazłem. Szukam Cię. Cierpliwie dzień po dniu staram się podążać Twoim śladem. Szukam Cię. Alleluja. I pewny jestem już, że Ciebie, drogi Jezus, odnalazłem. Jeżeli w Twoich myślach pojawiło się planowanie rzeczy przyszłych teraz, to nie odchodź od tego. To nie jest cielesność. To Duch Święty się do tego kieruje. Do tych myśli o planowaniu. Po prostu pójdź tam, gdzie prowadzi Cię Święty Duch. Teraz podejmuj decyzję o tym, co będziesz robił w najbliższym czasie. A On Cię tam poprowadzi teraz. Hallelujah. Uwielbiajcie Go. Wywyższamy Cię, Święty Duchu. Wywyższamy Cię, Święty Duchu. Shabakatile ketene kelerete kene fadre de kelele de kolere lare manele de sida mane horo loro kodre de chide de britissine para la haridas. Hallelujah. Evacandi de le kedre chide le rete kene na padre Elohei no kene kile bridre de Jesus. Shabe kene le kene rete kene la reke na padre de Jesus ene haloros. Moje oczy widziały Pana, moje oczy widziały Króla, baranka na swym tronie, co rządzi na wieki. Moje oczy widziały Pana, moje oczy widziały Król, baranka na swym tronie, co rządzi na wieki. Moje oczy widziały Pana, moje oczy widziały Króla, baranka na swym tronie, co rządzi na wieki. Moje oczy widziały Pana, moje oczy widziały Króla, baranka na swym tronie, co rządzi na wieki. Kraj Jego szaty wypełniał świątynię, a wokół Jego tronu aniołowie śpiewają. Święty. Kraj Jego szaty wypełniał świątynię, a wokół Jego tronu aniołowie śpiewają. Święty. Widziały Pana, moje oczy widziały Króla, baranka na swym tronie, co rządzi na wieki. Moje oczy widziały Pana, moje oczy widziały Króla, baranka na swym tronie, co rządzi na wieki. Widziały Pana, moje oczy widziały.
cały Pana. Baraka na swym tronie, co rządzi na wieki. Kraj jego szaty wypełniał świątynię, a wokół jego tronu aniołowie śpiewają. Kraj jego szaty wypełniał świątynię, a wokół jego tronu aniołowie śpiewają. Święty, kraj jego szaty wypełniał świątynię, a wokół jego tronu aniołowie śpiewają. Kraj jego szaty wypełniał świątynię, aniołowie śpiewają. Święty Bóg, święty Bóg, na tronie swym jesteś godzien, by czcić. Święty Bóg, na tronie swym jesteś godzien. Tego nie zrobi. Potrzebujemy wejść mocno w miejsce fanatyków. Fanatyków, powiedz, że będziesz zawsze rzucał ogień. Gdziekolwiek postawisz swoje nogi, gdziekolwiek położysz swoje ręce, nie będziesz ludzi intelektualnie przekonywał. Potrzebujemy mocy, wiary w to, że Jezus jest w tobie i może czynić wielkie rzeczy przez ciebie.
Nie ograniczaj Boga. Hallelujah. Nie ograniczaj Boga. Bóg chce dzisiaj pomóc nam wszystkim wierzyć w cuda, w znaki i cuda, w znaki i cuda. On chce pomóc Tobie wierzyć w znaki i cuda, a Ty potem będziesz pomagał ludziom na ulicach wierzyć w znaki i cuda. My nie jesteśmy intelektualnym ruchem. Nie jesteśmy intelektualnym ruchem. Podnieś głos, módl się innymi językami. To nie jest koniec uwielbienia. To jest początek. To nie jest koniec. To jest początek. To jest początek. To jest początek. Bóg nikogo do służby nie posyła gołego. On nikogo nie posyła gołego. Podnieś ręce. Podnieś głos. Podnieś ręce, podnieś głos. O rabasa coloroboso. Artur, graj, 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 graj. Szaka talara. O rebesze, o roboso colorobasa. Użyj tego talentu, który Bóg ci dał. Przystaw mikrofon, śpiewaj. Módl się innymi językami. Bóg ci dał talenty, abyś uwielbiała Jego. Szaka ramasa kolo. Podnieś głos, podnieś głos, podnieś głos, podnieś głos. Przeklinam śmierć, przeklinam puste, nic nieznaczące informacje. Przeklinam to, szakoromoso. Ja mówię ruch z nieba, ruch z nieba. Przeklinam psychologię. Won, won psychologia, won, won psychologia, won psychologia, won psychologia, won, won, won. Oromose generaba. Holy Spirit, la gloria, la
Pere Lemeshe. Szafa Kadeklere, Glore, Pere Lekere. Z tego miejsca, z miejsca wiary i z miejsca determinacji, z miejsca tego, że dotykasz Jego szaty, powiedz, co chcesz, aby Ci uczynił Pan i uwierz w to, co chcesz, aby Ci uczynił Bóg. Z miejsca wiary, determinacji, tego, że zamierzasz iść, że nie zamierzasz tylko dzisiaj wziąć, wyjść i zapomnieć. Bo za tydzień Cię zapytam, co zrobiłeś z dzisiejszym namaszczeniem? Co zrobiłeś z dzisiejszym namaszczeniem? Co zrobiłeś z dzisiejszym namaszczeniem? O, la raba szaka, le rede mese. Ono mo loro no masaka, le rede mese. Eneme koloro robo szaka, le rede mese. Eneme kanta, le rede mese, le rede mese, koloro do bosso. Zagraj dźwięki molowe. Takie molowe, ciężkie dźwięki zagraj. Szako loro no mosso. Wielu z was podchodzi bardzo lekko do tego, co Bóg do was mówi. Podchodzicie do tego lekko. Bóg odbudował wasze życie. Postawił go na skalę. Dał ci męża, dał ci żonę, dał ci biznes. Dał ci pieniądze. I co dalej? Jezus, żeby mieć dobre wakacje? Jezus, żeby mieć dobre ubrania? Jesteśmy głosem przebudzenia. Jesteśmy apostolskim ruchem. Ludzie mają wiedzieć i mówić. Dziwni są. Nie lubię ich. Ale wiem, że Bóg jest z nimi. Ale wiem, że Bóg jest z nimi. Idę tam, bo tam jest Bóg. Tam nie jest tylko informacja. Tam jest moc. Tam jest siła. Tam jest namaszczenie. Tam jest zmiana życia. Kiedy na zeszłej konferencji zrobiliśmy uwielbienia 5 godzin, to pastor Kennedy z Kenii od tego momentu co zrobił? Wzbudził u siebie w kościele poranną modlitwę. To jest namaszczenie, które mu usłużyło. Ale zależało nam na tej konferencji. Uwielbialiśmy 5 godzin Boga. Uwielbialiśmy 5 godzin Boga. Zapłaciliśmy cenę. Zapłaciliśmy cenę. A czy dzisiaj jesteś gotowy zapłacić cenę? Czy boisz się na uwielbieniu, że się spocisz i będziesz miał białą plamę na czarnej koszulce? To są wielokrotnie problemy. To są wielokrotnie przeszkody. Szokotolorobosso. Kładę przed wami buta mojego jednego. Weź mojego buta. Włóż w niego nogę i miej tak jak ja. Bądź gorący dla Jezusa. Bądź gorący dla Jezusa. Bądź gorący dla Jezusa. Bądź gorący dla Jezusa. Szako to robasa. Urebe szekele rebese. Urobo szoko loro robasa. Powiedz, nigdy nie dam się ucywilizować. Będę zawsze dziki. Będę zawsze dziki. Będę płomiennym duchem służył Panu. Ale jeśli nie chcesz zrobić ruchu, to nie wsadzaj nogi do tego buta. Nie wsadzaj nogi do tego buta, jeśli nie chcesz zrobić ruchu. Szoko to loro basa. Kraj jego szaty wypełniał świątynię. A wokół jego tronu aniołowie śpiewają. Kraj jego szaty wypełniał świątynię. A wokół jego tronu aniołowie śpiewają. Święty. Kraj jego szaty. Szaty wypełniał świątynię, a wokół jego tronu aniołowie śpiewają. Święty. Kraj jego szaty wypełniał świątynię, a wokół jego tronu aniołowie śpiewają. Szaka rabasa koloru, rabasa koloru basa. Jego szaty wypełnia świątynię. Szaka rabasa koloru, śpiewają.
o jeszcze większą siłę przebicia. Trzeba fizycznie zdominować. Tak się demoluje piekło. I my o tym wiemy, że tak się demoluje piekło. Jak piekło zdemolowane, to Bóg może mówić, ponieważ nie jest taka rurka otwarta, ale jest taka rura. Wtedy możemy swobodnie przyjmować słowo od Boga. To do boju.
krzyczymy to. Mistrzem świata jest Chrystus Pan. Podniesiemy głos, wykrzyczymy to. Mistrzem świata jest Chrystus Pan. Podniesiemy głos, wykrzyczymy to. Mistrzem świata jest Chrystus Pan. Podniesiemy głos, wykrzyczymy to. Ktokolwiek z was choruje, ma jakąś niemoc w ciele, coś dzieje się z jego organizmem, niedobrego wyjdź. Jeśli coś też się dzieje niedobrego w twoim umyśle, masz, czujesz, że to jest demoniczny atak, potrzebujesz uwolnienia, ewangeliści, podchodźcie, módlcie się o nich. Uwalniajcie w nich moc Świętego Ducha. Tą moc, którą dał wam Jezus. Holy Spirit, Jesus, opuścił tron, na ziemię zszedł, swą chwałę skrył, swe życie dał, aby mógł żyć. W ogrodzie stoczył krwawy bój, na siebie wziął strach, gorycz, ból. Spójrz oto ran, krwawy ślad, tak cierpiał Pan, Stwórca gwiazd. Ofiarą był jego ciało i duszy przez imię Jezus. Więc uczni każdy się duch odchodzi. Służyć tak, każda niemoc odchodzi. Tron, ja chcę niemoc ciała i duszy odchodzi przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Szawa kanykle według jego wiary. Nasz Bóg uwalnia moc. To sługa Król. Zaprasza dziś, by z nami iść i życie swe do siebie składać mu, Bogu czci. To Pan nasz Bóg, to Pan nasz Bóg, to sługa Król.
imię Jezus. Na ziemię strzał, jesteś zdrowy i silny. Skrył swe życie tam. Wszelka niemoc od ciała odchodzisz. Aby mógł żyć. Wszelki ból odchodzisz. Wszelkie pieczenie odchodzisz. W ogrodzie stoczył krwawy kój. Na siebie wziął stragony spór. W imię Jezus. Aby mógł żyć. Spójrz oto ran. Krwawy ślad, tak cierpiał Pan, Stwórca gwiazd. O, la Pana Kenedy, o, Pane Kenedy, więc uczmy się służyć tak, by w życiu to jak we cały układ nerwowy, mózg. Zapraszam Cię, zapraszam I'm not afraid of the dark.
Jezus, przez imię Jezus, przez imię Jezus, przez imię Jezus. Odchodzisz od umysłu, odchodzisz od emocji, odchodzisz od słuchu i wzroku. Przez imię Jezus, ty podły duchu, ty podły duchu raniący, odchodzisz teraz, jesteś słaby, jesteś słaby, poniżam cię. Przez zmartwychwstanie Jezusa, poniżam cię. Przez zmartwychwstanie Jezusa, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Podgłoś mnie, Jacek, podgłoś mnie. Iza, chcesz, aby twoje namaszczenie się rozwijało? Przestań uwalniać namaszczenie w bezpłodne miejsca. Amen. Najpiękniejszy jesteś ty, moc do duszy i ciała, jedyny godzien czci, moc świętego ducha, jedyny godzien, moc świętego ducha. Ja zrywam wszelką pajęczynę z umysłu przez imię Jezus. Ja ściągam to przez imię Jezus. Wszelką pajęczynę. Szawa katyki lekle rekle bledy klawy lekle 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 lekle
Teraz przekleństwo tych starszych zboru Świadków Jehowy. Ja łamię to przez imię Jezus. Ja odbieram teraz w imieniu Jezusa wszelką władzę tym demonom, które zostały uwolnione do ich życia przez Radę Starszych Świadków Jehowy, przez imię Jezus. Ja przez imię Jezus łamię teraz regułę izolacji. Przez imię Jezus ja odwracam wektor zła. Ja w imieniu Jezusa odwracam to teraz. W imieniu Jezusa to nie dotyczy ich. Krew Jezusa Chrystusa odcięła ich od tego, od ich głosów, od każdego z ich głosów. Ja cofam tą rękę z przeszłości. Przez imię Jezus. Szaba kataka jarala darereke nebeleke nebeledes. Remane kliro loro larke nebeledes. Głos Ducha Świętego będzie dużo bardziej wyraźny. Elekelereke nebeleke 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 loro larke nebeledes. Nebeledes. Remeleke nebeledes. Nebeledes. Bardzo taki dotykalny. Będziesz teraz Edyta bardzo odczuwała obecność Świętego Ducha. Szekie telere leke nebeleke nebeleke nebeleke. To nie słodkie. Emocjonalnie też będziesz to czuć. Ja otwieram też świeże furtki finansowe. Przez imię Jezus. Ja ogłaszam, że nikt ich nie zamknie. Tych drzwi się nie zamknie już. Hallelujah. Holy Spirit, Jesus, Duchy lęku, które pojawiły się.
Dina, baba Beminika, de Sesu. Oleka, ten arelek. Odchodzicie od miejsca jej spokoju. Teraz, tak jak przyszliście, tak odchodzicie. W imieniu Jezusa. Szafina, gele, laki, de, ne, 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 ne. Dyskredytuję cię, nie pająku, który przybrałeś błękitną postać. Fon! Przez imię Jezus. Holy Spirit in the Jesus, Jesus. Każdy lek odchodzi. Ja zamykam świat. Ja uwalniam moc świętego ducha. Odwaga i siła. Odwaga i siła. Odwaga i siła. Przez moc świętego ducha. Halleluja. Boże, wierzę Ci, że jesteś przez cały czas ze mną. Nawet wtedy, kiedy mi wydawało się, że jest inaczej, przez cały czas byłeś ze mną. Już nie dam się nigdy oszukać, Panie Boże. Halleluja.